333. rocznicę bitwy pod Wiedniem zwiedzający Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie mogli poczuć się jak goście królewskiej uczty. Wszystko dzięki niezwykłemu spektaklowi i jednocześnie rekonstrukcji historycznej Uczta Króla Jana III. Chcemy jakby skupić w tej rekonstrukcji, połączyć siły rekonstruktorów polskich, czy w ogóle szerzej środkowoeuropejskich i dzięki takiej interakcji z aktorami zawodowymi chcemy przedstawiać naszej publiczności historię trochę inaczej, bardziej przystępnie, ale bez fałszu, bez żadnej interpretacji dodatkowej, tylko i wyłącznie z grą aktorską i z pokazami w miarę autentycznych strojów, zwyczajów z epok. W interaktywnym widowisku udział wzięli aktorzy, rekonstruktorzy, wolontariusze i publiczność, a scenariusz był oparty na prawdziwym wydarzeniu. Uczcie w Jaworowie z 1684 roku, zorganizowanej przez Jana III Sobieskiego. Chciał, jak wiemy, na tronie mołdawskim osadzić króla, swojego syna królewskiego Jakuba Ludwika. No i po to też przyjeżdża ambasador cesarski, hrabia de Turn, na te rozmowy i na te układy. Król Jan III Sobieski był jedną z najpopularniejszych osób w XVII-wiecznej Polsce. Kilkadziesiąt milionów ludzi miało jego wizerunki, znało jego imię i życiorys. Właśnie niemu zawdzięczamy zwycięstwo podczas bitwy pod Wiedniem. Jego czyny wojenne i polityczne, czyli po pierwsze wygranie bitwy wiedeńskiej, a po drugie uratowanie całej Europy przed zalewem muzułmańskim, spowodowało to, że jako jedyny władca, powtarzam, jedyny władca w dziejach Europy nowożytnej otrzymał tytuł obrońcy chrześcijaństwa. Na uczcie zaserwowano staropolskie przysmaki, które zostały przygotowane na podstawie przepisów z pierwszej polskiej książki kucharskiej, za którą uważa się Compendium Ferculorum, czyli zebranie potraw z 1682 roku autorstwa Stanisława Czernieckiego. Po pierwsze, nie można przepisów kuchni dawnej traktować zbyt poważnie, czyli troszkę z przymrużeniem oka. To jest pierwsza rzecz, bardzo ważna. Dwa, na pewno musimy mieć na względzie fakt, że nie ma już tego samego produktu. Tak, ryba jest tą inną rybą, warzywo jest innym warzywem. Goście mieli możliwość wzięcia udziału w animacjach historycznych oraz przebrania się w strój z epoki Jana III Sobieskiego. Podczas wydarzenia nie zabrakło młodych pasjonatów historii. Nasza pasja się wzięła od pana Wolnego, który uczy nas w szkole historii. Zaprosił nas do klubu i dzięki czemu rozwijamy naszą pasję, którą podzielamy właśnie z panem Wolnym i dlatego teraz tutaj jesteśmy. Tak jak było to na staropolskich ucztach i tym razem nie zabrakło pysznego jedzenia, muzyki i dworskich tańców. Czas umilił teatrzyk marionetek, a szyku całemu wydarzeniu dodała musztra Gwardii Królewskiej oraz pokaz chorągwiarzy. Całość była przyjemną lekcją historii. Magdalena Bałkowiec, Telewizja Republika.